Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry państwu. Ze mną w studiu jest Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej były minister obrony. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od czwartku trwają nad naszą granicą, przy naszej granicy, manewry rosyjsko-białoruskie. Rosja twierdzi, że bierze w nich udział 12 tysięcy, 13 tysięcy żołnierzy, kilkaset pojazdów i to to są wyłącznie manewry obronne. No, tymczasem według różnych źródeł natowskich tych żołnierzy może być od 70 do 100 tysięcy. A wczoraj wysoki przedstawiciel NATO, szef Komitetu Wojskowego, Petr Paweł, powiedział, że te manewry mogą oznaczać przygotowanie do poważnej wojny. Czy Polska powinna się czuć zagrożona? Przypomnę jeszcze, że te manewry mają trwać do środy włącznie. Samymi manewrami, jako takimi... Pewnie nie polityką rosyjską zmieniającą się od lat w kierunku powrotu do imperialnych ambicji, rozbudowującą armię rosyjską i wykonującą takie działania jak aneksja Krymu czy konflikt rosyjsko-ukraiński. Na pewno tak. Może paradoksalnie dobrze, że takie ćwiczenia Rosja co cztery lata organizuje blisko naszych granic, bo przypomina to nam i całemu sojuszowi, że. Wciąż Rosja jest problemem, wciąż Rosja ma zerowe czy bardzo małe zaufanie Zachodu i że nie powinniśmy w obliczu wielkich problemów świata, Bliskiego Wschodu, terroryzmu, zapominać o tym, że takie państwo, które nie waha się czasem użyć siły, jest tutaj blisko granic NATO, więc dla nowej amerykańskiej administracji, dla prezydenta Trumpa, dla polityków europejskich to jest. Zawsze ważne doświadczenie, i odnotowałem też tę wypowiedź szefa Komitetu Wojskowego, czeskiego generała. Ostrożnego zawsze w ocenach. No ja go znam. Jak na, jak na czeskiego generała bardzo stanowcze stwierdzenie. Właśnie znam go bardzo dobrze. Był szefem Sztabu Generalnego Czeskiego i zawsze wydawało mi się, że Czesi są bardzo ostrożni w ocenianiu rosyjskiej polityki. Dziś, jako szef Komitetu Wojskowego, dość wyraźnie. Nazwał ten kierunek polityce rosyjskiej. Także myślę, bądźmy czujni, obserwujmy te ćwiczenia i wyciągajmy długofalowe wnioski. Komentatorzy różnie oceniają przebieg, właściwie nie przebieg ćwiczeń, tylko ich możliwe efekty. Jedni twierdzą, że to jest element pewnej wojny propagandowej z Zachodem, że to jest takie prężenie muskułów przez Rosję, że Rosja chce pokazać, że jest właśnie silna i zdolna do działania, żeby w zamian za to coś ugrać. Tak brzmi jeden, jedna historia. Inni mówią, że po prostu. Ma to doprowadzić do stałej obecności już na Białorusi i podporządkowania sobie całkowitego, nieco niesfornego prezydenta Łukaszenki. Pan się skłania ku jakiej teorii? Jaki jest cel tych ćwiczeń? Czy wyłącznie po prostu sprawdzenie swojej zdolności bojowej, tak można by powiedzieć? Wszystko w tym jest. Oczywiście sprawdzenie zdolności bojowej na pewno także, bo temu służą ćwiczenia, ale... Ćwiczeniom rosyjskim zawsze towarzyszy wielka machina polityczno-propagandowa, i zdążyliśmy się do tego już przyzwyczaić, że to jest taka wojna informacyjna, pokazująca, proszę bardzo, jesteśmy silni, jesteśmy zdolni do, do różnych działań. Co do tego wymiaru rosyjsko-białoruskiego, no Rosja ma różne inne metody nacisku energetycznego, gospodarczego, więc. I tak pewne grupy żołnierzy rosyjskich na stałe są na Białorusi, część sił powietrznych, więc nie wydaje mi się, żeby akurat takie ryzyko w tym przypadku było jakoś na pierwszym planie. I tak Rosja może, nie organizując coż 4 lata ćwiczeń Zapad, dyscyplinować Białoruś, jeśli ma takie, takie potrzeby. I tak Białoruś jest państwem, któremu nie udało się otworzyć na zachód. Są lepsze i gorsze czasy, lepsze i gorsze okresy polityki Łukaszenki, ale jest to państwo niedemokratyczne, związane mocno z Rosją, a w sensie wojskowym no po prostu sojusznik Rosji. Zostawiamy ćwiczenia na naszej, za naszą granicą, niedaleko od nas, ale jednak na poza nami, ale jednak na szczęście poza nami. Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła, że przyjrzy się kampanii billboardowej na temat uczciwych, Sądów, kampanii, którą zorganizowała, czy za nią zapłaciła Fundacja, Polska Fundacja Narodowa, a do której przyznał się ostatnio rząd. Przynajmniej tak twierdził wicemarszałek Ryszard Terlecki. A czy pan się spodziewa, że to zainteresowanie. Państw... Czy może się zakończyć? O tak zapytam. Czy może się zakończyć to zainteresowanie państwowe, państwowej Komisji Wyborczej tą sprawą? Sprawa jest precedensowa. Nie było takiego przypadku w polskiej polityce ostatnich lat, żeby za państwowe pieniądze, czy państwowych spółek, instytucja związana z państwem, czyli Fundacja Narodowa przeprowadziła absolutnie polityczną hmm. kampanię. Więc... Fundacja tłumaczy się, że to nie jest kampania polityczna, tylko, że to jest kampania społeczna. Że sprawa tego, jak działają polskie sądy dotyczy wszystkich obywateli i w związku z tym ona występuje jako reprezentant interesu publicznego. No to jest bardzo dyskusyjne. No, ta cała kampania poza wszystkim, poza decyzją o jej podjęciu, jest wielką katastrofą wizerunkową. Przecież okazało się, że w informacjach, które są przekazywane są nieścisłości, nieprawdy. Bardzo dwuznaczna jest sytuacja, w której współpracownicy pani premier dostają zlecenie, zakładają firmy, od razu mają zlecenie, a sama fundacja została powołana do promocji Polski za granicą. Tak o niej mówiono, gdy ją powoływano. Więc... Fundacja odpowiada, że żeby się troszczyć dobrze o interes, czy o wizerunek Polski za granicą, trzeba zadbać o ten wizerunek w kraju, i dlatego ta kampania jest też zarówno skierowana do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. No te tłumaczenia fundacji to trochę. Taki tonący, który już nawet nie ma brzytwy, której mógłby się chwycić. To jest katastrofa ta kampania. I dziwię się, że PiS czy premier Szydło nie wyciągają z tego żadnych wniosków, bo odpowiedzialni ludzie za to powinni być dawno odwołani. Bo... A co może ustalić, pańskim zdaniem, Państwowa Komisja Wyborcza w tej sprawie? Czy, czy poza przyglądaniem się oczywiście? No może ustalić, czy... Ta kampania nie narusza zasad finansowania partii politycznych, które nie mogą być finansowane oczywiście z państwowych pieniędzy czy z pieniędzy spółek, ale jak mówię, sytuacja jest precedensowa. Tu też weźmy pod uwagę to, że de facto ta kampania jest atakiem na prezydenta Andrzeja Dudę, na jego weta, tak. Więc czy będziemy mieć sytuację taką, w której jeden organ władzy wykonawczej podejmuje kampanię, żeby no nazwijmy to uprzejmie, dyskutować czy podważać linię drugiego. Więc wydaje mi się, że Ale bardzo prezydent, zły precedens. prezydent też twierdzi, że jest zwolennikiem reformy sądów. Dlaczego pan sądzi, że to jest atak na prezydenta? No ja nie sądzę, żeby prezydent sprzyjał temu, żeby robić spoty o, sędzi, o sędziach, którzy kradną kiełbasy albo szukać aktorów za 4000 tysiące, którzy zagrają pijanych sędziów. Tu... Powaga państwa też została bardzo mocno naruszona. Pewnie nikt by się nie czepiał, gdyby to była kampania, która mówi o przyspieszeniu procedur sądowych, o jakichś usprawnieniach i która jest kampanią informacyjną. To jest dość mizernie zrobiona kampania propagandowa naprawdę nie jest żadną promocją nikogo, mówienie o tym, że sędzia ukradła spodnie i tak dalej, dalej, a do tego to sprowadzono, to absurd po prostu jest. Dobrze, jeśli ta kampania jest błędem, a załóżmy na użytek naszej dyskusji, że jest i przyniesie pewne straty wizerunkowe PiSowi, no to jak wytłumaczyć fakt, że mimo różnych tego typu zarzutów, które państwo stawiają jako opozycja rządowi, ta przewaga PiSu w sondażach jest tak wyraźna, tak trwała i tak naprawdę rosnąca. Yy, rozumiem, że odbywają się jakieś spotkania pewnie też polityków Platformy, państwo się nad tym zastanawiacie i jak, jak to we własnym gronie panowie, czy państwo sobie tłumaczycie tę, tę, tę sytuację? W różnych sondażach 16%, 19%, inne sondaże z kolei pokazują, że wahający się wyborcy, jeśli mają, mieliby na kogoś wskazać, to wskazują na PiS. Dlaczego tak się dzieje? Kropla drąży kamień i ja sądzę, że afera billboardowa Zachowanie rządu przy nawałnicach, sprawa sądowa. Działania szkodliwe Macierewicza. to wszystko w którymś momencie. Na razie sprawi... tego nie widać. Na razie tego w ogóle nie widać. To znaczy, mój, wszystkie ostatnie sondaże Ale pokazują raczej wzrost. Trzeba by pary. zaryzykować, moim zdaniem, nieprawdziwą tezę, że wpadki PiSu służą wzmocnieniu jego poparcia. Więc chyba, pewnie... że, chyba, że nie są to wpadki. Może to jest tak, że po prostu wyborcy nie uważają tego za wpadki, albo uważają, że są to rzeczy na tyle mało istotne, że w porównaniu do innych osiągnięć wciąż nie mają znaczenia. Ja pamiętam notowania platformy po 2007 roku. One w 2008-2009 szybowały jeszcze wyżej niż obecne notowania PIS-u, więc jest pewien mechanizm taki, który sprawia, że wyborcy, którzy w 2015 roku głosowali na PIS, łatwo zdania nie zmieniają. Co nie zmienia faktu, że jeżeli coś jest złe, to jest po prostu złe. Ta kampania billboardowa jest zła i bardzo złe świadectwo wystawia rządowi, PiSowi, i na pewno to się odbije na notowaniach PiSu prędzej czy później. My robimy swoje. A może, swoje... To, jest tak, może właśnie to jest tak, że państwo za dużo uwagi przywiązują do tego, co robi PiS i do krytyki PiSu, a za mało do swoich własnych nie wiem, błędów albo słabości. Może to jest ten problem, który sprawia, że platforma tak daleko z tyłu pozostała za PiSem, jeśli chodzi o przynajmniej sondażowe wyniki. Zajmujemy się pisem, zajmujemy się własnym programem. W ostatnich tygodniach pokazaliśmy zręby programu gospodarczego. Pod koniec października pokażemy program samorządowy. I też w sensie uczciwego rozliczania się z przeszłości, tego co się udało i nie udało, zrobiliśmy bardzo dużo, więc trzeba po prostu być jeszcze bardziej aktywnym, trzeba walczyć na każdym polu. I polityka też nie może być skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym, żeby dziś w sondażu było trochę więcej lub trochę mniej. Ja już nie chcę, bo to aż takim banałem się stało w ostatnich dniach, przypominać polityków, którzy mieli bardzo wysokie notowania, a Oczywiście, chwilę że później sondaże, sondaże przegrywali, są tylko... przegrywali wybory. więc No dobrze, ale to jest zatem inaczej. Czy pańskim zdaniem nie ma problemu przywództwa w Platformie? Czy, inaczej, Czy Grzegorz Sedyna to jest dobry przywódca pańskim? Platformie? No toczy się taka dyskusja. Bardziej Ale na zewnątrz w platformie też? Nie, właśnie w platformie nie. Platforma wybrała Grzegorza Świetny jako przewodniczącego stosunkowo niedawno i nie toczy się żadna dyskusja o zmianie. Jesteśmy w przeddzień wyborów wewnątrz platformy na różnych szczeblach i, i pewnie tym się będziemy jakoś zajmowali. Natomiast nie ma no ale pana, pana, pana ministra nie, nie, nie martwią te, 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 te jednak kolejne i systematyczne wyniki pokazujące ten spadek poparcia, no bo tu, tu nie mówimy o, że tak powiem, tylko o różnicy, tu mówimy jednak o pewnej negatywnej tendencji. Ona jednak trwała od paru miesięcy. Wiosną była pozytywna tendencja, omal się nie zbliżyliśmy do pisu. Teraz jest trochę trudniej, więc ja względnie długo. Czyli jestem przywódca w polityce. dobry, przywódca dobry, w pańskim zdaniem. Przywódca najlepszy na te czasy i byłoby fatalnym wnioskiem gdybyśmy teraz zaczęli wewnątrz platformy dyskusji o tym o przywództwie, trzeba po prostu więcej pracować, być bardziej aktywnym, bardziej pokazywać co złego robi PiS, pokazywać własny program, jednoczyć opozycję, bo to jest takie też bardzo silne oczekiwanie i nie ulegać takiej presji, że jakby cała wina za wszystko to jest, to jest wina platformy, bo to jest wszystko bardziej skomplikowane i, i moim zdaniem ta dyskusja cała, która się, się toczy, jest taką dyskusją trochę zastępczą, bo problemem. Przynajmniej dla tej części opinii publicznej związanej z opozycją, powinny być rządy PiSu i to, co PiS robi, jakieś najbliższe plany, dekoncentracja mediów, co będzie z sądami, a nie dyskutowanie o tym, czy schetyna, czy siemoniak, czy ktokolwiek inny jest, jest tutaj na właściwym miejscu. Badania też, jeśli mówimy o badaniach, pokazują, że Polacy w większości oczywiście popierają stanowisko rządu w sporze z Komisją Europejską dotyczącą dotyczą, ten, ten spór dotyczy relokacji uchodźców. Państwo w tej sprawie jednak występują, czy są postrzegani jako ci, którzy występują przeciwko rządowi. Czy państwo nie tracą na takim zaangażowaniu się, że, że tak powiem, europejskim, na takim krytykowaniu rządu za granicą? Można powiedzieć, to politycy PiSu pierwsi zaczęli krytykować rząd no tak, za granicą, właśnie sprawa. Znowu wracamy, znowu wracamy, znowu wracamy no tak, do przeszłości, ale, ale mówimy o tym, co się dzieje teraz, prawda? Teraz jednak tych, te debaty w parlamencie europejskim, te, ta, ta krytyka często wychodzi jednak z ust polityków Platformy, albo byłych polityków Platformy. Ja uważam, że w takich sprawach po prostu niezależnie od tego, czy jest się w Polsce, czy za granicą, trzeba mówić to, co się uważa, niech to wyborcy oceniają. Europa to nie jest Jakiś zewnętrzny kosmos wobec Polski. My jesteśmy częścią i Europy, i Unii Europejskiej, i tam możemy otwarcie rozmawiać. Możemy otwarcie rozmawiać o tym, co się dzieje, nie wiem, we Włoszech, w Irlandii, to i możemy o tym rozmawiać, co się dzieje w Polsce. Ważne jest, co się mówi i czy zawsze na pierwszym miejscu jest dobro własnego kraju, dobro własnego państwa. Natomiast ja zawsze podaję. Tu muszę przerwać, bo już jesteśmy poza czasem. A jeszcze byśmy porozmawiali? A jeszcze byśmy porozmawiali. Bardzo dziękuję. dziękuję Moim bardzo. gościem był Tomasz Śmiełniak, były minister obrony narodowej, poseł Platformy dziękuję. Polskiej.